łamiąc wszelkie zasady tutaj, o których kolega jak Krzysztof mówi, żeby go nie nagrywać. Ja jednak tutaj z uwagi na to, że przejeżdżałem obok, a kolegę zawsze trzeba jakoś odwiedzić, tutaj przyjechaliśmy właśnie do Głogowa, do oddziału 0206. Kolega wprawdzie chyba w tym roku nie lotował gołębiami, nie, tak jak obiecał, nie, ale nie, za to, zobaczmy, tutaj ma wszystkie różnego rodzaju zestawienia, tablice, sobie tutaj przygotowuje, widzę na 2018 rok już coś, tutaj ma Niemcy 2009, to było. 2017, tak, tutaj Algavra, tu najróżniejsze inne, Costa del Sol, to są gołębniki, w których brałeś, twoje gołębie brały udział, tak? Tak. No to nam teraz opowiedz właśnie, jak to się ukształtowało, to co nam na początku, kiedy byliśmy u Ciebie, mówiłeś, że nie będziesz lotował w Polsce, a będziesz chciał przeznaczyć te gołębie, które hodujesz do rywalizacji na wspólnych gołębnikach. Jak one się sprawowały i czy jesteś, jak już tak z perspektywy czasu możesz to podsumować? No zadowolony nie jestem, bo każdy by chciał lepiej. Jak to wygląda? No bardzo ciężka rywalizacja, zupełnie inna niż lotowanie w oddziale. Gołębie, które potrafił tutaj wygrywać, czy nawet u innych kolegów. No proste przykłady, no. Nawet na tym, na tej porażce. Ta para jest u trzech innych hodowców, są te gołębie wszystkie. W Grecji się nie sprawdziła. Nie, od razu porażka. Ta para, no ten co prawda poszedł na finał, widok, ale nie wrócił. Mhm. Natomiast u kolegi szósty, chyba siódmy, dwunasty brat. Mhm. I to po prostu tak to działa, no. To nie jest to samo. Grecja jest strasznie ciężka, my wysyłamy gołębie w kwietniu, lecimy finał w ostatniego lipca. No to 36 stopni, tak, no i 36 stopni. Ja mam kolegów, którzy tutaj, no nie chciałbym robić antyreklamy na przykład dla Zachodu, ale mogę to powiedzieć prosto. Na przykład widzę, jak się zachwycają Heumannsem. Wystarczy spojrzeć, co Heumann zrobił z nami na Costa del Sol, leciał z nami. No nic te gołębie nie lecą, po prostu to nie są te warunki. One u siebie w oddziale są dobre, tam nie potrafią. Leciał, no przepraszam, on nie leciał chyba z nami. Czyli, czyli to przykładowo... No na przykład powiem ci tak, Mark de Kuk 10 gołębi. No przecież znasz tego gościa, no, nie? Ja nie wiem, czy mu jeden wrócił z finału. Tutaj z tego. Słabo. No, Costa del Sol. Costa del Sol. Miał 10 sztuk. Czyli ten klimat jednak bardzo oddziaływuje. No klimat i inne gołębie. Inne specyfika, no, lotowania. Tak, tak. Mhm. No zobacz, na przykład na Algavre 30 sztuk miał też Heumanns. Mhm. Zobacz, ile poszło na finał i ile chyba w pieniądzach miał jednego gołębia. Na 30 wysłanych ptaków. Także to po prostu są specjaliści, którzy już mają taką linię, jak to mój kolega mawia, że pierw wracając z finału. To jest ten pierwszy krok. Dopiero później trzeba robić co innego, nie? Także ty będziesz miał teraz to pierwszy sezon był takiego, powiedzmy, takiej rywalizacji, bo powiedzmy tak, ile ty miałeś gołębi miejsce w wspólnych gołębnikach? Najfajniejsze są te gołębniki, znaczy to jest tak, no to jest, te gołębniki to jest Liga Mistrzów. Dlaczego tak ja to nazywam? Bo to jest DFCI należy, te co są 420. Costa del Sol należy DFCI, Grecja należy DFCI. I teraz ty grasz i z danych lotów ci biorą punkty w zależności od tego, jak masz z finału te gołębie. I możesz sobie wejść na FCI, na klasyfikację i widzisz, jak stoją goście, kto na przykład wygrywa. Tak jak na przykład ten Mak, on był mistrzem chyba przez dwa razy FCI i tak dalej, i tak dalej. Ci zawodnicy w tym się bawią, dlatego to zachęcam naszych mistrzów, żeby tutaj pokazali klasę w tej lidze mistrzów. Niech tu się pobawią. Natomiast czy Afryka, czy Algavre, to już jest typowo o pieniądze granie, bo to te gołębniki nie należą już do FCI. One nie należą, dlatego wszędzie FCI to jest tylko 420. Cała reszta, gdzie masz dużo dalej, 505 miałeś napisane. Tak, tak, tu 505, Algavre też bardzo ciężki. No wiesz, no i też można narzekać, jedni tak mówią, jedni tak. Ja rozumiem, ale tak, ile tylko wszystkich suma summarum wysłałeś do tych gołębników? Od cholery, 18 Grecja, 5 Costa del Sol, zobacz. Opowiem tak, 300 strasznie ciężka, półfinał. Super umie. Ten zginął na oblocie, czyli cztery startowały. To dwa późniaki, te dwa poszły, to nowy wynalazek, który kupiłem, to jest Raf Sablon. No ten zawodnik super gra na Portugalii i na... Raf Sablon? Nie, tak, Raf Sablon. To jest od Dominika Wedrze tego. Tak, o tu widzisz, teraz studiuję, bo kupiłem teraz sobie Samczyka na autystyk gołębi. Kupiłem sobie tak, z tego. Bo tu pokażmy, bo... To też André Verbeze. Tak, 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 no bo on zmarł, ten gościu na zawał. No to właśnie, i tak teraz, właśnie to się nie zgadzało. Tak, 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 bo teraz taki Duńczyk sprzedawał i właśnie fajnego gołębia, bo wnuka tego Maxa i wnuka po synu Bak 17. No robię taką próbę, bo te gołębie jemu super lecą. Co jest ciekawe, ci goście z zachodu super się szybko potrafią wycofywać, nie? Na przykład tak, Dominik zagrał w zeszłym roku na Grecji. Nic nie wygrał, tak samo Leutenes, ale ten... To przestała też tam. Drugie, czwarte, tak, już ich tam nie ma. Zagrał, kto inny nie ma. I ci po prostu zawodnicy... Widzą, że się nie sprawdzają, tak, nie chcą ryzykować. I tak mi się wydaje, że tak wygląda jakby pewnym gołębiem. Na przykład Grecja to jest dla Verstrete gołębi moich. Dla Verstrete. Wszystko co wraca, Verstrete i Hoben. Wracając z finału.
65 samica. W tym roku na przykład ten gołąb był super. No ten gołąb był bardzo dobry. Ten. Drugi 69-68, tak? No to jest Verstrete samczyk, a to jest Inbred Hoven. To jest samica. Po tych gołębiach po prostu. Tak. Czyli 54 młody. Jego mój kolega sobie odkupił i tak samo odkupił sobie tego. Tego Hoven. Wnuk 446, tu Pinokio i tak dalej. Ceny były duże przy odkupywaniu? Nie są tu duże ceny. Tu są małe ceny na tych gojnikach. Ten gołąb, no wiesz, jakby wygrał, na pewno byłaby lepsza, ale ten gołąb był najlepszy z moich. Ten 50-38. Tak, on był drugi, 16, 18, 20. I patrz, przychodzi finał, dziękuję bardzo. Prędkość dla młodych gołębi, pierwszego gołębia była 950 metrów na minutę. Także no porażka lotnie. No i one na drugi dzień. 13, 15, ten 11, 14, całe szczęście, że wróciły. Ta łajza po dwóch tygodniach, ale wrócił, tylko tyle, że. Także tak to po prostu wygląda. No. Tu miałem super, na tej Costa del Sol, bardzo fajnie leciały. To poszły piszczki, bo to poszło, że w ostatnim, ten, czyli te były fajne. Ten gołąb na 300, co mówiłem, bardzo super 300 w tyłek. Dużo dobrych zawodników, jak Josh Cheney, mieli zaledwie po kilka gębi w pierwszym dniu, niektórzy wcale. Dopiero na drugi dzień siadał gębie. Moja cała czwórka była naprawdę bardzo dobrze. No i ten gołąbek Hoven. 4 dni przed finałem przychodzi Major Zdech. Zdarza się. No. A to było, mówisz o tych gołębnikach, co były w FCI. Tutaj widzimy 420 km te loty finałowe, nie więcej. Tutaj mamy natomiast te gołębie One Million Dollar Race czy Algavra, to już są te dystanse na finale dłuższe. Tak, tu się dopiero zaczyna. Ale powiedzmy tak jedną rzecz, ale teraz tak, tu mamy jeszcze jakieś Victoria Falls Zimbabwe. Victoria Falls Zimbabwe, to jest nowy gołębik drugi rok, to jest tylko ten mój jeden gołąbek tam. A powiedzmy jedną rzecz, tutaj i jakbyś już mógł to porównać, bo miałeś i tu doświadczenie z tymi gołębnikami, które dałeś na ten gołębnik, ten, czy są takie jakieś linie, które się wybijają na tych wspólnych gołębnikach? Ja rozumiem. Znaczy, czy jeszcze na razie jesteś zaczynam, eksperymenty? Teraz chcę robić na wzór tych zawodników, co już tam grali. Jak na przykład otworzę na przykład rodowody Hobena, tutaj, tam całą fajną teczkę, to... Zobaczmy, żółta, nie czarna. Także to co Luke mi tutaj mógł zrobić fajnego, zawsze do każdego rodowodu dawał... Mówisz o Luke Hoben. Tak, taką książkę widzisz tych wszystkich wyników. I to, co jest dość charakterystyczne w tym wszystkim. Mamy tutaj no, chociażby, no tutaj z Pinokio czy coś. O, to jest dużo szukania, ale ci nawet mogę to pokazać. Gdzie to tutaj było i tak dalej. No, teraz ciężko to wszystko znaleźć. O co tu chodzi przede wszystkim? Chodzi o to, że on z tych linii swoich, jak daje te gołębie, o, tu jest nawet fajnie napisane. Widzisz? Patrz. Tak widzę. Czyli tutaj mamy dzieci perfekto. Tak. I proszę bardzo. I cały czas widać, że tym gołębiom to pasuje. Czwarte miejsce na hotspocie, czyli na tym konkursowym. Tak. 200 km. Wygrał 1000 dolarów. Tutaj winner jest następny 1000. Tutaj widzisz. Czyli widzimy typowe gołębie na wspólny gołębi. Tak. I to na konkretny. Tak. Nie pytałem Luka, ale raz mi zachwalał Algavre, kiedy ja jeszcze nie dawałem. Już go więcej tam nie zobaczyłem. Czyli stwierdziłem, że zrobił to, co reszta Belgów. Nie lecą, nie daje. Rozumiem. Kopman rok temu próbował. Skończył. Mike Genus, zarąbisty gołębnik, jeden z najlepszych na świecie, tych wspólnych gołębników. No porażka. Rok temu w Algavre. Już go też nie ma w tym roku. Ale Afryka, no to przodujący zawodnik. I tak samo ci inni. Dlatego tak oni to obstawiają. Dlatego teraz na ten rok chcę zrobić taki myk. Proszę bardzo, zobaczę, tak popatrzmy. To jest właśnie na ten rok dzisiejszy te gołębie, które masz zamiar wysłać, tak? Nie, to są pary. Po których? No właśnie tak, mówię, tak, to są te, po których zamiar masz wysłać, tak? Takie kombinacje. I to sobie zrobić 2018, te pary. Mhm. No to jest ten wynalazek ogórynowy, ten z tych Raf Sablon, dwie, no to trzy sztuki są czyste, takie 100% imredy, no nie wiem, co z tego będzie. Starczy ci ta jedna tablica, czy nie na wszystko? Nie, dlatego, jeszcze? Że zrobiłem takie doświadczenie w tym roku, że wszystkie te gołębie, które mają sobie krew gołębi, co grało 800 i 1000 na Barcelonę, nie? To je naparzyłem albo na siebie, albo takie 3/4 porobiłem. I te wszystkie roczniaki muszę teraz dać na siebie i taką próbę zrobić. Tutaj właśnie tak, w Polsce dalej nie będziesz lotował w tym roku? Nie będę, no bo jadę na to wesele, to nie opłaca. Dobrze, i teraz powiedzmy taką rzecz, to czyli te gołębie, które na przykład masz teraz, mamy na aukcjach, twoje gołębie mieliśmy wcześniej, powiedz mi, te gołębie to są pod jakim kątem parowane? Właśnie tych tutaj wyczynów na gołębnikach? Nie, to są inne, to nawet... Te klasyczne linie, Z tych par nie ma, to są po prostu te gołębie, które zawsze no, gdzieś tam leciały, no nawet tutaj w Polsce nawet, to no, żeby nie było tak źle, no to nawet ci tu zaprezentuję. A co, chcesz zaprezentować mi listy, tak? Nie, no właśnie. Połamany telefon z tym wyświetlaczem. Bardzo, to telefon się nie czepiaj. Się nie czepiam, tylko ci pokażę, no nie wiem, wiesz, oczywiście teraz tego nie ale znajdę. Ale to, wiesz co, tego nie będziemy widzieć, ale opowiedz, o co tu chodzi. Nie, no tylko chciałem, wyniki, jakie mają twoje gołębie? Że te gołębie tak właśnie akurat teraz, jak się te okazały, to tu jakieś SMS-y podostawałem, że tam sobie no chwalą, są zadowoleni. I tak dalej, no to chociaż tyle. Czyli coś tam one jednak potrafią.
Ale te młode, które masz teraz, one są takie w stanie, że one do wpary już mogą iść, tego typu, z którego? Tak, tak, to są gołębie z różnych lęgów. Większość to oczywiście wypierzona, bo moje gołębie były rozpłodowe bardzo szybko, wiesz, no, rozmarowane. No. Tylko dlatego, żeby teraz je puścić w grudniu w pary, żeby były starsze gołębie i żeby można było wyciągnąć. Bo pewne gołębie, które na przykład w zeszłym roku się fajnie pokazały w Grecji, w tym roku nic z nich nie wyciągnąłem. I nie poszły już, nie? Na ten. Dlatego taka to jest kombinacja. Dobrze. Także tak to wygląda. Także te gołębie, które tutaj mamy na aukcji, to są gołębie, które takie, powiedzmy, sprawdzone? No, tam jest kilka hobenów czystych, to co najczęściej ostatnio były pytania o te gołębie. Tam jest kilka gołębi rzuconych, z niektórych par pojedyncze takie ptaki. No i krzyżówki, i co tam? No i krzyżówki tych gołębi, takich tytułów. No wszystkie te stare linie plus nowe. Tam jeden z tych najnowszej linii, to są dwa tylko chyba gołębie. Jest bezpośrednio po tej 991. O, to jest dokładnie po tej parze. To co jest w Afryce. Te loty trwają, nie? To dopiero się będą zaczynać. Tam no jeszcze to jeszcze nie ma. Tak, dopiero będą teraz treningi. Jest już podane, że to mam trójkę całą i że tego też mam, bo to jest zupełnie co innego. Z tym, że tu jest bardzo ciężko na Victoria Falls. To jest jeszcze trudniej niż w południowej Afryce, tak mi mówił Kopman. Tu jest dlatego 420 finał, a tu 530, 560 różnie może być. Nie? Rozumiem. Także tam jest z tych wynalazków nowych ten goł tylko wystawiony. Natomiast to pozostałe to z tych wszystkich par. To co tutaj w Algabre z tej pary, ale nie widziałem. Chyba te dwa nie były jeszcze wrzucone. Ze szpaka jest wrzucony jeden chyba goł z tej pary. Z tej pary jeden Hoban 7606 razy ta bardzo fajna stanica. Ale to mi się wydaje, że to już za blisko na tamten lot. Pomału mam już lęgi, zapewne już gołębi młodych żadnych nie będziesz miał w tym roku pod kątem, czy coś jeszcze będzie? Nie. Nie, no tak się pytam, bo pod tym kątem gołębników czy coś, nie wiadomo gdzie jeszcze będziesz dawał, to czy coś planujesz, ale teraz w przyszłym roku, jak mówię, jedziesz na to wesele, to już w ogóle nie będziesz młodych hodował? Nie, no hoduję te. No teraz będą, no te, wiadomo. To wiadomo, te będą, no, ale później... Nie, no to na pewno będą musiał mieć dwie lęgi, no co gołębi tak nie zostawisz. Ale rywalizacji w oddziale nie planujesz? Nie, kompletnie, planuję. W ogóle? Nie, planuję, ale dopiero jak wrócę. Jak wrócisz? Jak wrócę ostatniego sierpnia, czyli dopiero zacznę w roku 19. Czyli tutaj możemy już teraz pogratulować, życzymy powodzenia na tych gołębikach, które... Bo jest jedna osoba, która niby chciałaby lotować, ale nie wiem, czy to po prostu ma sens, takie kombinacje. Zobaczymy. No, jak będziesz za granicą tam na tym weselu, to ja liczę, że jakieś zdjęcia czy... No do Genusa się wybieram. Ale zdjęcia jakieś... Z wesela. Krótki nam nagrasz, żeby pokazać, jak tam wygląda specyfika hodowli gołębi. Także no zobaczymy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do zobaczenia, dobry lot. No dziękuję.